Dzień dobry. Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj postaram się Państwu opowiedzieć historię, za co pójdzie siedzieć Mariusz Kamiński. Szef bezpieki PiSu, Dzierżyński Kaczyńskiego, bohater mojej, mojej książki i książki Tomka Szwajgierta, piątego Polaka zidentyfikowanego przez kanadyjskie Citizen Lab. Jako ofiarę szpiegowskiego programu szpiegowskiej broni Pegasus. W tej książce, w, która powstawała w latach 2018-2020, opowiedzieliśmy historię, prawdziwą historię można powiedzieć też przyczynek do prawdziwej historii Mariusza Kamińskiego, człowieka, który kreował się na nieskazitelnego opozycjonistę. Na antykomunistę, na człowieka zasad, takiego uczciwego państwowca. W rzeczywistości z Kamieńskim jest tak jak z jego ankietą, którą wypełnił występując w czasach PRL, o paszport. Jako dwudziestokilkulatek nagle Nistego Nizowego urósł o 4 cm z 1,64 m na 168 cm. A włosy zmieniły mu się z rudego na blond. To oczywiście drobiazg, ale pokazuje, że Mariusz Kamiński lubi kreować własny wizerunek. Dwa tygodnie po tym, jak wysłaliśmy z Tomkiem z redakcji pytania do Mariusza Kamińskiego o dokumenty, z których wynikało. Że służba bezpieczeństwa zarejestrowała go w agenturalnej sieci operacyjnej. Przez wiele lat go trzymała w tej sieci o kryptonimie marek. Dokumenty dotyczące tej procedury zostały zniszczone, więc trudno powiedzieć, czego dotyczyła, jak przebiegała. Dwa tygodnie po tym rozpoczęto inwigilację Pegasusem. Tomka Szwajgierta. Dzisiaj ustami Rzecznika Stanisława Żaryna, Rzecznika Kamińskiego, słyszymy jakieś tam pomówienia. Najpierw twierdził głupoty, że Tomek Szwajgierd nie ma nic wspólnego ze służbami, bo Tomek do, 2000, do końca 2017 roku. Był współpracownikiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wieloletnim, wcześniej pracował dla wywiadu. No jest to oczywiste, proste kłamstwo, które bardzo prosto zweryfikować. Teczka pracy Tomka leży w sądzie, gdzie są sprawy skierowane tam właśnie przez bezpiekie PiSu. Dowodów przeciwko Tomkowi nie ma żadnych. To, co pokazują panowie, to, to jest tak słabe, że obłożyli tą, te wszystkie sprawy klauzulami klauzulą tajności. Tomek oczywiście chce, żeby to było jawne. Ale wróćmy do Mariusza Kamińskiego właśnie i do tego, za co pójdzie siedzieć. No właśnie między innymi ze sprawę Tomka Schweigierta, którego postanowił zniszczyć, dlatego, że miał on wiedzę, która była bardzo niebezpieczna dla PiSu. Po pierwsze właśnie o tym, iż Mariusz Kamiński ze swoim Sancho Pansa, takim Chociaż może to zbyt sympatyczne określenie dla, Marium, czy dla Macieja Wąsika, no, to jest takie, bo on jest taki, jakby to powiedzieć, podnóżek Kamińskiego, koleś, który się na nim wybił, natomiast sam nie jest specjalnie lotny i taki człowiek mściwy, ma fetysz podsłuchiwania, podglądania ludzi. Dość powiedzieć, że za pierwszej kadencji PiSu, kiedy oni siedzieli w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, okazało się, że osobiście w czasie online podsłuchiwał ponad 6 tysięcy rozmów. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że kazał sobie zainstalować w swoim... E gabinecie, stanowisko odsłuchowe i podsłuchiwał na bieżąco te osoby, które były inwigilowane. To już, w zasadzie to już na tym można skończyć prezentację tej osoby, ale kiedyś pewnie jeszcze do niej wrócimy, bo pracuję nad tym. I Kamiński jako człowiek, jako zwierzchnik służb tolerował coś takiego, coś było, opisaliśmy w tej książce, nazywało się gang przebierańców. Pechem dla Tomka było to, że przyniósł taśmę która dowodziła, że oto w gabinecie ministra, głównego inspektora farmaceutycznego pojawia się człowiek, który przedstawia się jako oficer służby kontrwywiadu wojskowego, opowiada straszne historie o wywożeniu ludzi do lasu, o wymuszaniu zeznań, znaczy zeznań przez CB o zmiękczaniu ludzi, że albo do lasu, albo do aresztu, i ta taśma zostaje opublikowana. Ona została opublikowana w lipcu 2017 roku na no, Gazety Finansowej, ale Tomek e, zaniósł tą taśmę do CBA 13 czerwca. Drodzy Państwo, w tym tej sprawie ani, e, po, ani po przyniesieniu taśmę przez Tomka, ani po publikacji materiałów w Gazecie Finansowej nic się nie wydarzyło. Dlaczego Mariusz Kamiński, mając informacje od mediów, Mając też informację, to akurat wiem ze swoich źródeł z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że opisane zdarzenie miało miejsce. Dlaczego on tego nie zrobił? Otóż okazuje się, że przebierańcy byli, zrobiłem kiedyś o tym osobny odcinek, takim sposobem na funkcjonowanie nieformalne w świecie biznesu i polityki właśnie przez ludzi Mariusza Kamińskiego. Przebierańcy po prostu służyli do generowania dodatkowych dochodów, z których nie trzeba się było rozliczać. Ta ochrona nie tylko, to oczywiście ten, to jest jedna z rzeczy. Oczywiście Kamiński pójdzie siedzieć za Pegazusa. Jak bardzo by on chciał zrobić z tego legalne narzędzie inwigilacji, to nie jest narzędzie inwigilacji, to jest totalna broń. Ale jednym kwestią jest używanie tej broni, oczywiście, bo drodzy Państwo, też zwróci uwagę, że jak też oni w tym PiS. Kręcili, nie zrobili tego oficjalnie w budżecie, przerzucali pieniądze, chowali faktury, ukrywali to, że kupili broń. Dlaczego? No, po to, żeby używać jej w sposób nielimitowany. Używali jej tak zarówno w stosunku, w stosunku do przeciwników, jak też w stosunku do e, sojuszników, do swoich e, współtowarzyszy partyjnych. E, Powstała coś: koalicja strachu Pegazusa. Kamiński i Wąsik zaczęli dysponować kompromatami, materiałami. Kompromitującymi, krótko mówiąc, sięgano do szantażu wobec ludzi. Dzisiaj ci ludzie już się nie muszą bać, bo jeżeli się coś pojawia, to wiadomo, że e, może być to zmanipulowane, ale może być to też produktem Pegasusa i stanowi dodatkowy dowód obciążający kamińskiego i wąsika. I kamiński i wąsik, i tutaj mamy dwa dowody materialne. E, to jest, e, że materiały ukradzione. Z, I potem zmanipulowane z telefonu senatora Krzysztofa Brejzy, wylądowały u pracownika aparatu propagandy PiS, czyli Samuela Pereira z TVP, który je opublikował i następnie urządził z tego jako pretekst do hejtu. Przez wiele miesięcy obecnego roku prokuratura Ziobry w ogóle nie chciała ścigać zawiadomienia o włamaniu do telefonu e, senatora Brejzy. Równolegle materiały kradzione z telefonu mecenasa Romana Giertycha. Pomijam już kwestię oczywiście bez barbarzyńskiego złamania tajemnicy adwokackiej, wtargnięcia w życie prywatne w ogóle szeregów. To po prostu krótko mówiąc, że nie ma, powtórzę to, bo ja lubię to określenie, bo to jest takie bardzo plastyczne z kultowego filmu CK Dezerterzy. Genialna rola Zbigniewa Zapasiewicza. Nie ma w języku kulturalnych, cywilizowanych ludzi słów dostatecznie obelżywych, żeby powiedzieć, jakim, kim jest wąsik i kim jest kamieński. To nie są ludzie honorowi. To jest po prostu. Ja napisałem dzisiaj na Twitterze, to jest trochę emocjonalne. To, daje, to, są, to To jest śmieć. Jeden i drugi po prostu. To są śmieci. Dlatego, że to są ludzie, którzy po prostu uzurpują sobie prawo do wchodzenia w życie innych i ustawiają siebie ponad prawem. Oni mówią, że to oni są tutaj od respektowania prawa. Nie, oni łamią prawo. Oni uważają, że normy prawa cywilizowanego ich nie obowiązują. Doskonale to widać po Kamińskim, który w swoim oświadczeniu majątkowym po prostu kpi sobie z przepisów o ujawnianiu kwot zadłużenia, o ujawnianiu kwot oszczędności, po prostu uważa, że oświadczenia majątkowe są dla maluczkich, a dla wielkiego ministra Kamińskiego nie. Pozuje na człowieka, którego nie interesuje majątek, ale jednocześnie upycha syna w, państw, w robocie, w której dostaje się dzięki, że tak powiem, państwowym koneksjom ojca i zarabia 50 tysięcy złotych, chociaż ma, nie ma doświadczenia i nie jest warty tej kasy. Ale załatwia mu i nie uważa, że to jest nie w porządku. Uważa, że wszystko jest git i że to inni są tymi ludźmi, których on będzie ścigał. Skrajna hipokryzja. Więc wiemy już o tym, że będzie siedział za Pegazusa. Wiemy o to, że będzie siedział za przecieki z Pegazusa. Bo drodzy Państwo, powtórzę jeszcze raz nie dość, że się sposób bandycki włamywali senatorowi Brejzie, mecenasowi Giertychowi, i na przykład Tomkowi Szwajgiertowi, to potem brali te rzeczy i przenosili do mediów, ale także zakładali specjalne konta hejterskie, na które przenosili informacje. Skąd o tym wiemy? Dlatego, że Wiedząc o tym, że jesteśmy prawdopodobnie przesłuchiwani z Tomkiem Pegasusem, znakowaliśmy informacje i czekaliśmy, gdzie się te informacje pojawią i w jaki sposób. I w ten sposób zyskaliśmy materialne dowody. Co ciekawe, w tamtym czasie, w 2019 roku, byliśmy też atakowani meli, meli, mailami, że rzekomo życzliwych funkcjonariuszy, którzy informowali nas, że wprowadzono w nasze środowisko Oficerów pod przykryciem, i że jesteśmy rozpracowani, a sprawa jest w prokuraturze krajowej. Było to sposób taki legendowania przez bezpiekę Mariusza Kamińskiego, o czym już wtedy wiedzieliśmy. Istnienia nagrań nielega, zrobionych nielegalnie, Pegazusów lub kompatybilnych systemów, bo wówczas podejrzewaliśmy, że używa się ich przeciwko nam więcej. Po to, żeby. Ludzie poddać ich tak zwanej dezintegracji, czyli rozbić struktury społeczne, żeby każdy myślał, że ten drugi donosi, że ktoś tam jest nieszczelny, etc. Tym się, drodzy państwo, zajmuje właśnie e, Mariusz Kamiński. Właśnie. I za to pójdzie siedzieć. Bo to, że on dzisiaj jest po prostu szefem bezpieki, drodzy państwo, takiego po prostu klona bezpieki PRL-owskiej, esbeckiej, e, która... Zmieniła tylko i wyłącznie metody zbicia pałką, na wrzucanie do lochów, na wielomiesięczne, wieloletnie areszty wydobywcze, na to, żeby łamać ludzi szantażami obyczajowymi, na to, żeby łamać ludzi tym, co nielegalnie się dla nich zdobędzie. Przypomnę jeszcze raz, w 2016 roku, oni to zaplanowali, uchwalili prawo, że nielegalne zdobyte dowody mogą służyć do skazywania ludzi. Drodzy Państwo, za to wszystko Mariusz Kamiński trafi do więzienia na wiele, wiele lat. Drodzy Państwo, tradycyjnie, jeżeli wam się podobało, to proszę o subskrypcję kanału i łapkę do góry i prosiłbym również, jeżeli uważacie, że, że to jest dobry kanał, o udostępnienie tego materiału i także zapraszam na portal Wieści24.pl, którego jestem redaktorem naczelnym.